Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka. Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl i w serwisie Patronite. Kod genetyczny DNA, gen tego i owego. Słowa związane z genetyką są w kulturze używane już powszechnie, ale nie zawsze zgodnie z wiedzą naukową. Dlatego w tym odcinku przybliżymy genetykę, również jej podstawy. Czym jest kod genetyczny, a czym jest genom? Ile mamy w sobie genów wirusów i czy warto wykonywać konsumenckie testy genetyczne? Radio Naukowe, odcinek 10. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. W tym odcinku rozmawiam z legendą polskiej popularyzacji genetyki. Powszechnie znana, lubiana i nagradzana. Bronisław Komorowski odznaczył ją, panią profesor, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej. Dorobek ma taki, że spokojnie mogłaby zadzierać nosa. Ale tego nie robi. Sami usłyszycie, jak jest ciepłą, cierpliwą osobą z dystansem wobec siebie. Zerknijcie też do podręczników ze szkoły, do biologii, bo może uczyliście się z książek, których była współautorką. Radio Naukowe. Profesor Ewa Bartnik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorka m.in. książki Co kryje się w naszych genach? Największa łamigłówka ludzkości, wydawnictwo Zwierciadło. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor. Co pani zdaniem osoba nie będąca lekarzem czy biologiem powinna wiedzieć o dziedziczeniu i o tym, co się działo i dzieje w genetyce w ciągu ostatnich lat? No nie, to aż tak łatwo to się nie da streścić, bo to jest ta książka. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste, dlatego że szkoły kończymy z głębokim przekonaniem, że wszystkie choroby zależą od pojedynczych genów i w zasadzie chyba niewiele poza tym wynika. Znaczy jeszcze się pamięta pewnie dwa prawa Mendla, z tego też niewiele wynika. Groszek, tak. No, więc ja mam kłopoty z groszkiem. Ja już wielokrotnie sugerowałam, żeby to robić na ludzkich chorobach albo na ludzkich cechach, nie na groszku, bo zainteresowanie groszkiem, no jakby to powiedzieć, no bardzo sympatyczne stworzenie, no ale co z tego? Wydaje mi się, że powinniśmy wiedzieć na tyle dużo, żeby wiedzieć, że nie ma sposobu na to, żeby za pomocą suplementów podwyższyć naszą inteligencję lub naszą urodę. Żeby wiedzieć, że jeżeli proponują nam testy za parę tysięcy złotych, to warto jednak może spytać kogoś, kto się zna na genetyce, czy warto te testy robić. Wydaje mi się głównie ważne jest szukanie dobrych źródeł. To nie jest takie proste, bo w tej chwili mamy tak nieprawdopodobny dostęp do informacji, że odsianie tego, co jest informacją prawdziwą, a to, co jest, no nie wiem, bełkotem pseudonaukowym, może być bardzo trudne nawet dla osób, które coś wiedzą, ale niekoniecznie dokładnie z tej dziedziny. To prawda i muszę się przyznać, że dla mnie, dla osoby, która się stara specjalizować w tej dziedzinie, w dziennikarzeniu popularno-naukowym, to jest nieustanny ból i walka, żeby docierać do tych dobrych źródeł, ale w Radiu Naukowym będę tworzyła dla was takie katalogi dobrych źródeł, żebyśmy wspólnie jakoś przez ten chaos informacyjny przebrnęli. Ale ja bym się chciała wytłumaczyć, bo to pytanie, które zadałam, a w zasadzie odczytałam, pochodzi ze wstępu z pani książki. To jest pytanie, które nigdy nie zostało pani zadane i kiedy przeczytałam to, to złapałam się za głowę, o nie, ja też pani nie zadałam tego pytania, więc muszę się, bo spotkałyśmy się kiedyś w Radio Tok FM, więc pomyślałam, że muszę nadrobić tę sprawę. Ale chciałam też powiedzieć wyraźnie i bardzo państwu, bardzo wam słuchacze, polecić tę książkę, a pani za nią podziękować. Jestem pani za tę książkę autentycznie wdzięczna, bo z taką wiedzą gigantyczną, gargantuiczną wręcz, jaką pani posiada, mogłaby pani napisać rzecz bardzo trudną. A pani napisała książkę wręcz czułą wobec czytelnika. Taką, która w pełni rozumie
wątpliwości i rozumie, że można czegoś nie rozumieć, to jest naprawdę od podstaw, a jednocześnie głębokie. Chapeau bas. Ale to jest zasługa w zasadzie dwóch elementów. Jeden w jakimś sensie odkłonię się, bo kiedy po Owcy Doli zaczęłam być medialna, bo przedtem nie byłam, przyszła do mnie telewizja komentarz, pewnie przez przypadek, a ja się ani nie jąkam, ani nie mówię i dość rzadko mi brakuje słów, więc przychodzili. I telewizja jest medium takim na 3 minuty. Jedno zdanie, 2 zdania. Radio, szczególnie w tamtym okresie, miało bardzo dużo dobrych programów naukowych i dziennikarze z Trójki i z BIS-u naprawdę mnie, no nie powiem, że przeczołgali, bo oni byli strasznie przyjemni, ale uświadomili mi, że należy mówić w sposób prosty, że jeżeli powiem 3 fachowe słowa w jednym zdaniu, to no, zgubię wszystkich. A druga rzecz, ja w książce dziękuję Kasi Burdzie, która współpisała to ze mną. To znaczy treści są moje, ale ogromna część tego, że to jest gładkie i dopasowane do ludzi, to jest ona. Czy ona też wykreślała? Bo wykreślanie jest zawsze najtrudniejsze, najboleśniejsze, ale i najważniejsze. Myślę, że obie wykreślałyśmy i jeszcze Edyta Woźnica, która w ogóle była inspiratorką tej książki, też miała duży wkład w to i jeszcze różne redaktorki, które mówiły, że tego nie rozumieją, albo czy można dać jaśniejszy przykład, że książka chyba nigdy nie jest wyłącznie produktem jednej osoby. Znaczy, to jest produktem mojej długoletniej znajomości genetyki, ale także, tak jak zresztą napisałam w podziękowaniach, ogromne znaczenie dla mnie miały parę lat wykładów, które prowadziłam dla doktorantów Politechniki, bo to było to pytanie, które musiałam sobie zadać. Ja mówię nie do biologów. Ja prowadziłam wykład z genetyki człowieka na Wydziale Biologii przez wiele lat, ale to niekoniecznie muszą być te same wykłady dla ludzi, którzy nie będą biologami. I wydało mi się, że no zgromadziłam taką grupę tematów. To zresztą nie są wszystkie, no bo 30 godzin wykładów, które mam, chyba znowu będę miała w następnym semestrze dla doktorantów Politechniki, to jednak można parę rzeczy więcej poruszyć, ale wydawało mi się, że to jest z gatunku, co człowiek powinien wiedzieć, żeby nie zginąć w wadliwych informacjach i głupotach w świecie współczesnym. Absolutnie. Bardzo Państwu polecam. Jeszcze raz to podkreślę. Chciałabym, żebyśmy przeszły przez kilka punktów, które wzbudzają, myślę, emocje. Może zacznijmy od tego, bo czekają nas miesiące szczepień. Co z tym niepokojem, który się pojawił, że oto szczepionka na nowego koronawirusa może w jakiś sposób zmieniać nasze DNA? Skąd się to w ogóle wzięło? To jest już w ogóle jakieś totalne poplątanie z pomieszaniem. Nie jestem do końca pewna, co jest we wszystkich 100 rodzajach szczepionek, które są w różnych badaniach klinicznych, ale dwie pierwsze, ich materiałem, to co jest wprowadzane do naszego organizmu, to jest cząsteczka RNA. No to już alarm mam w głowie. DNA, RNA, no przecież podobne, oni wprowadzają RNA, proszę pani. Już tak. Zaraz nam wyrosną kły albo... Nie. Chłopski rozum. Boże babski w tym układzie, ale RNA jest czymś, co jest dość nietrwałe. To znaczy ono powstaje w naszym organizmie, znaczy rodzajów RNA jest tak dużo, że nie będę na ten temat i w książce też o tym nie pisałam. Cząsteczki RNA tak zwanego informacyjnego, po angielsku to się nazywa messenger, czyli posłaniec, powstają na DNA po to, żeby w komórce powstało jakieś konkretne białko. I są nietrwałe. Całą rolą tych szczepionek RNA, które są wprowadzane do naszego organizmu, będzie, żeby powstało białko wirusa, chyba to jest to słynne białko spike, o ile pamiętam, tam jest pojedyncze, ale tu nie gwarantuję. I chodzi o to, żeby nasz organizm zobaczył, co się dzieje, zareagował na to białko, tworząc przeciwciało. Tego RNA potem śladu już nie będzie. I w związku z tym to, co zostanie w naszym organizmie, to będą komórki, tak zwane komórki pamięci, które jak spotkają ponownie białko wirusa, wirusa SARS-CoV-2,
ciągle mi się myli nazwa choroby z nazwą wirusa. SARS-CoV-2. Wtedy wytworzą odpowiednie przeciwciała i zwalczymy tą chorobę. Moja córka kiedyś mi przypomniała, że opowiadała mi, jak była mała, o szczepionkach, bo ja z kolei w 5. czy 6. klasie widziałam film, to nie był film o szczepionkach RNA, o tym wtedy nie było mowy, ale to był taki film o klasycznych metodach szczepień, gdzie do szczepienia stosowano osłabione bakterie. Nie wiem, na co to miało być, ale to był film w dwóch częściach. Pierwsza część to było, że wchodzą do krwiobiegu okropne, czarne, złe bakterie, cały krwiobieg się robi czarny i następnie pokazywano szczepienie, gdzie wprowadzano nie czarne bakterie, tylko takie szare, słaniające się bakterie, ledwie żywe, ale organizm zapamiętywał sobie te bakterie. Jak wchodziły te czarne, dawał sobie z nimi radę. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie, kiedy byłam dzieckiem i jak mówię, opowiadałam o tym mojej córce, która właśnie też mówi, że swoim dzieciom też opowiada o tych biednych, słabych bakteriach, które służą do tego, żeby nasz organizm rozpoznawał te niedobre. To jest ten efekt, tylko inny wariant szczepionki. I straszenie ludzi, ale straszy się tak samo, że jak zjemy genetycznie modyfikowaną żywność, to też nam jakiś DNA się wbuduje i będzie strasznie. Ja nie wiem, po co się straszy ludzi tak naprawdę. Szczególnie szczepionkami. Pani profesor, o wirusach zwykle mówimy negatywnie, ale powiedzmy też o nich mimo wszystko parę słów dobrego, bo mamy w sobie trochę ich DNA przecież. Mamy i są różne, akurat w to nie wnikałam, ale trochę zawdzięczamy im naszą ewolucję, bo bez nich to by troszkę wszystko inaczej wyglądało. Ale może jedna jeszcze rzecz, o której też warto wspomnieć. Kiedyś była taka metoda napuszczania wirusów na bakterie. Jeżeli nie dawało się zwalczyć choroby, bo bakterie były oporne na wszystko, szukano wirusów, które mogłyby je zwalczyć. To nadal jest w Polsce chyba w Instytucie Hirschfelda i gdzieś chyba jeszcze w Rosji jest to uprawiane. Ja nie wiem, jak bardzo jest to rozpowszechnione, ale jako metoda taka z założenia naukowego jest całkiem sensowna, no bo każde stworzenie ma coś, co je gryzie. I na ogół bardzo skutecznie. No i co z tym DNA? Skąd się wzięło DNA wirusów w nas? Głównie to są wirusy, których materiałem genetycznym jest RNA. I bardzo proszę z tego nie wnioskować, że RNA, które wprowadzane jest w ramach szczepionki, może zrobić to samo, bo to wymaga specjalnego enzymu, które te wirusy mają. Tak zwane retrowirusy, czyli między innymi to są wirusy, które powodują między innymi AIDS, ale także różnego rodzaju nowotwory u zwierząt, u człowieka. Rzadko, chyba tylko dwa rodzaje, one wchodzą do naszego organizmu z enzymem, który przepisuje ich, konkretnie ich RNA na DNA i innym enzymem, który pomaga im wejść do naszego DNA. I każdy ssak ma swoje takie wirusy i one sobie siedzą cicho, grzecznie, nie utrudniają nikomu. Natomiast na pewno ich wbudowywanie się miało jakieś znaczenie dla regulacji genów. Więc nie wiem dokładnie, ile my mamy. Świnie mają 50. Napisała pani książkę tak otwartą wobec czytelnika, że nie obawiam się zadawać pani pytań teraz bardzo podstawowych, a myślę, że warto. Jakby pani zechciała wyjaśnić nam różnicę między genomem a genotypem na początek. Te nazwy są dość tego. Genom to jest nasz cały DNA, czyli wszystko, co siedzi w naszym jądrze komórkowym, wszystkie DNA w naszych 26. Ale mój Karoliny Głowackiej, czy mój człowieka, nasz ludzki? Każdy ma troszeczkę inny, więc jest genom Karoliny Głowackiej, jest genom Ewy Bartnik. Genom ludzki to jest raczej pojęcie z gatunku Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo nie ma czegoś takiego, prawda? Bo mamy nie wiem, ilu jest teraz ludzi na świecie, tyle mamy genomów ludzkich. One są podobne, ale drobne różnice między innymi istnieją. Genotyp to jest w zasadzie słowo, którego ja prawie nie używam. To jest to, co w naszych DNA jest zapisane, każdy z naszych genów, co on może dać. Aczkolwiek to nie jest takie proste, bo my mamy 20 tysięcy genów, które kodują białka, a każdy z nich może wyprodukować najróżniejsze białka, no prawie każdy, niektóre pojedyncze. Więc genotyp to jest to, co mamy zapisane w naszym DNA, czy w naszym genomie. Fenotyp to jest to, co jest widoczne.
Czyli powiedzmy w moim genotypie jest grupa krwi A1-BRH+, na przykład. Mm-hmm. A jak to działa? Istnieje kod genetyczny, czyli język, w jakim operuje natura. Się zastanawiam, jakich używać słów. Bardzo ładnie, tak, bardzo dobrze. Mamy DNA, które jest nośnikiem tejże informacji. Kod genetyczny właśnie koduje, no ale co się dzieje, jak ta informacja jest, jak to mówicie genetycy, przepisywana? Nasza różnorodność opiera się w dużym stopniu na białkach. Każda komórka ma swój zestaw genów, dokładnie taki sam jak każda inna komórka, z wyjątkiem komórek rozrodczych, co jest troszeczkę bardziej, ale nie wnikajmy teraz w komórki rozrodcze. I w każdej z moich komórek jest zapisana informacja, zakodowana informacja w 20 tysięcy różnych genów w każdej z moich komórek, ale tylko na mojej głowie, czy tam w paru innych miejscach powstaną włosy, tylko w moim krwiobiegu będą czerwone krwinki i powiedzmy, no, w paznokcie nie wyrastają mi na ogół na nosie. Dlaczego tak jest? Jeżeli cofniemy się do momentu zapłodnienia, komórka jajowa, plemnik łączą się ze sobą, dzielą się, powstają dwie komórki. Te dwie komórki są dokładnie takie same, następnie 4, 8 i tak dalej. Od któregoś momentu, i to jest cała w zasadzie tajemnica, w którą powoli rozgryzamy, ale jeszcze jej nie rozgryźliśmy, w którymś momencie zaczynają się wytwarzać w tym osie, przód, tył, góra, dół. I przy każdym kolejnym etapie komórki pojedyncze tracą możliwość wykorzystywania niektórych ze swoich genów. Na przykład mamy wspaniały mechanizm tworzenia przeciwciał, no ale nie tworzymy ich w wątrobie ani w nerce, bo tam tworzymy zupełnie inne rzeczy. Czyli w każdej komórce zapisane jest w zasadzie to samo, natomiast w czasie rozwoju, zarówno zarodkowego, jak i później, w każdej komórce uruchamiane są tylko pewne geny. I to potrafi być kaskadowe, typu, że jeżeli w rozwoju jakaś grupa komórek otrzyma pewien sygnał, i teraz ja nie chcę wnikać w szczegóły, najprostsze to są muszki owocowe, jako tako rozgryzione, u nas bardzo słabo jeszcze rozgryzione, ale powiedzmy pewna grupa komórek dostaje sygnał, że ma na przykład gdzieś przemigrować, inna grupa komórek dostaje sygnał, że powinna grzecznie wziąć i popełnić samobójstwo. I jeżeli sobie człowiek wyobrazi, że to się dzieje na milionach komórek, każda z nich musi wiedzieć, co ona robi. Ja się naprawdę dziwię, że dochodzi do tego, że rodzi się niemowlę. To po prostu... Tak, to jest szokujące. To jest szokujące. Znaczy, pokrótce, jest tak, że każda komórka ma te same geny, ale każda komórka wyraża tylko te geny, wyraża w sensie, że produkuje białka tylko z pewnej grupy genów i to, jaka to jest grupa genów, wynika z jej rozwoju, ponieważ no, rondują w różnych tkankach i każda tkanka ma sobie przypisane specyficzne systemy, a także z różnych bodźców z zewnątrz. To ja produkuję soki trawienne, kiedy coś tam jem. Czasami człowiekowi ślinka cieknie, nawet jeżeli nie je, tylko coś od zobaczy. Razu mi pociekło, jak tylko pani wspomniała o tym, zadziałało u mnie wszystko w mózgu tak jak trzeba. Ale... Także bodźce nerwowe działają. Tylko jak to działa? Bo ten kod genetyczny jest stały, rozumiem, dla całej Ziemi. To znaczy nie jest tak, że świnia ma inny kod genetyczny, szympans inny, my mamy inny. To jest stałe. To jest ten język, w jakim to się wyraża. Ale jak to się dzieje, że ta informacja, która jest zapisana właśnie w DNA, gdzie są te wszystkie adenina, tynina i uciekły mi teraz dwa pozostałe. To za najgłębiej. Dziękuję uprzejmie. ATCG, żeby było prościej. ATCG, tak. No to jak te literki są przepisywane na te białka na przykład? Jak to działa? Dobrze. Kod jest trójkowy. To już wiadomo od bardzo dawna. Mamy cztery różne literki, ale znaczenie mają po trzy. Na przykład trzy literki TTT to jest fenyloalanina, AUG to jest metionina, czy ATG w przypadku DNA. Ja innych aminokwasów nie umiem, bardzo przepraszam, chociaż być może w moim stadium rozwoju powinnam wiedzieć, czemu odpowiadają wszystkie 64. I teraz
Zaczynamy od tego, że mamy zapis w DNA i powiedzmy, jest to komórka, prekursor czerwonej krwinki. W takiej komórce powinny powstać alfa-globina i beta-globina. I większość genów tam nie będzie działało, podstawowe geny, które utrzymują metabolizm komórki, jakieś tam inne rzeczy też. No i trzeba wytworzyć alfa-globinę. Więc po to, żeby powstało RNA na DNA, musi być dostępny obszar chromosomu dla systemu, który na DNA zrobi RNA. To, co jest dostępne, co nie jest dostępne, jest związane z historią, tak jak mówiłam, co było przedtem, w jakiej tkance to było, jakim było poddanym wpływom. Także może być kwestia, no, że w danym momencie uruchamiane jest to ze względu na jakiś bodziec hormonalny czy inny. Na początku tego genu jest coś, co się nazywa promotor. Do tego się przyłącza taki bardzo duży system enzymatyczny zwany polimerazą RNA, no bo tworzy RNA. Powstaje RNA. To upraszczając niesłychanie, bo ten RNA musi być przycinany i tak dalej, RNA wychodzi z jądra komórkowego do cytoplazmy. W cytoplazmie skaczą na niego rybosomy. Rybosomy to są gigantyczne fabryki, których rolą jest tworzenie białka. I to tworzenie odbywa się w ten sposób, że pierwszym aminokwasem na tym nowym mRNA jest zawsze metionina. Potem jest następna trójka i te kolejne aminokwasy są podwożone przez cząsteczki, które nazywają się tRNA, które mają na swoim jednym końcu łapkę do podwożenia aminokwasów, a na drugim końcu mają trzy literki, które parują z trzema literkami w mRNA. Bo to musi do siebie pasować, prawda? Ja to kiedyś widziałam jako taki suwak. To mi zadziałało jako metafora. Tak, A z U, bo w RNA jest U i C z G. I tworzą się kolejne, podwożone są kolejne aminokwasy. W którymś momencie rybosom podjeżdża do trójeczki, dla której nie ma żadnego tRNA. To jest tak zwana trójka nonsense albo codon stop. W tym momencie kończy się synteza białka. Białko sobie złazi z rybosomu i rybosom dalej pracuje nad następnym białkiem, bo czy tam inne rybosomy na to wchodzą, czy rybosom wchodzi na coś innego. Czyli musimy najpierw mieć zapis w DNA, potem musi być to udostępniony ten zapis w ten sposób, że ta część chromozomu jest rozluźniona i dostępna dla enzymu, który stworzy RNA. RNA musi po odpowiedniej obróbce wywędrować z jądra komórkowego i na nim rybosomy tworzą białko. To jest oczywiście o trzy rzędy wielkości bardziej skomplikowane, bo po pierwsze na niektórych genach powstaje wiele różnych białek w zależności od tego, jak jest obrabiany ten RNA. Znaczy na niektórych genach powstaje białek, białka nie powstają na genach, na genie powstaje RNA, które jest obrabiane na różne sposoby i mogą powstawać różne białka. I to jeszcze może być regulowane przez hormony, stres i różne inne rzeczy. Ale pokrótce, przejście od DNA do RNA do białka jest stosunkowo proste, jak pominiemy różne meandry, które powodują, że to naprawdę aż takie proste nie jest. Ale nie jest to istotne. Mechanizm jest właśnie taki. Czyli RNA jako ten kurier informacji, można by powiedzieć. Tak, on po angielsku zresztą ma taką nazwę. On po angielsku się nazywa messenger, czyli posłaniec. Po polsku się nazywa informacyjny. Nigdy mi się to do końca nie podobało. A jak duży jest gen? O, to zależy od genu. Mój kochany mitochondrialny DNA, który jest nietypowy, ma 16 tysięcy par zasad i ma 13 genów białkowych w sobie. Gen hemoglobiny to jest jakieś 10 tysięcy par zasad. Natomiast gen dystrofiny, największy gen w naszym organizmie, ma 2 miliony 700 tysięcy par zasad, z tym, że białko jest dużo, dużo mniejsze. Tam z RNA po obróbce zostaje coś, co odpowiada, już nie pamiętam, ile ma dystrofiny, chyba kilkanaście tysięcy par zasad. mRNA gotowy, ale sam gen jest absolutnie gigantyczny. To dużo miejsca do różnych pomyłek. Tak, i dlatego jest to w miarę częsta choroba genetyczna. Tam się różne rzeczy dzieją, znaczy powstają z pewną częstością spontaniczne mutacje, nie tylko są mutacje dziedziczone w rodzinach. Po prostu jest to gigantyczny gen łatwo uszkodzenia.
A czy łatwo jest zorientować się, jaką funkcję dany gen pełni i czy pełni on tę funkcję wyłączną? To znaczy, czy jeden gen odpowiada za jedną rzecz? Nie, ale to jest rzecz, która jest z nami od nie aż tak dawna. Ja jeszcze byłam, ja kończyłam studia w 1971 roku, jeszcze byłam hodowana na systemie, że jeden gen odpowiada za jedno białko. I to jedno białko to troszeczkę jest taki wierszyk, tam nie wiem, krawiec szyje ubrania, szewc robi buty i tak dalej. Ja tak widziałam komórkę, że każde białko w komórce miało swoją jedną funkcję. I pamiętam moment takiego szoku, to zresztą było dość późno, powinnam była mieć ten szok wcześniej. Jest pewien gen, który jest zmutowany w ponad połowie ludzkich nowotworów. Nazywa się TP53. Nazwa jest trochę głupia, bo białko nazywa się P53, bo ma wielkość 53 tysiące. No ale nazwa genu nie jest bardzo sensowna, bo gen nazywa się od białka. I była tabelka w Nature 15-20 lat temu, pokazująca, z czym oddziałuje produkt tego genu. Ja pomyślałam, jak to? Ta tabelka ma 15 pozycji. To jest taki kluczowy regulator. On wpływa w zasadzie na reakcję na stres, na reakcję na prawy, na replikację, na cykl komórkowy. Znaczy, akurat piszę o nim teraz przeglądówkę, więc ta lista mogła być dłuższa, ale to nie o to chodzi. Ale nam się wydawało kiedyś, że to jest bardzo proste, że każde białko robi coś tam w komórce. Każde białko robi wiele coś tam w komórce, może z wyjątkiem niektórych białek strukturalnych, jakichś białka błonowe, białka, które wchodzą w skład mięśni. Natomiast większość białek nie ma ani tylko jednej lokalizacji, ani nie działa luzem, tylko są interakcje z różnymi innymi białkami. I to chyba nam kiepsko wchodzi do głowy po szkolnej biologii, gdzie jeden gen produkuje jedno białko, które pełni jedną funkcję. To nie jest takie proste z tą funkcją. I to chyba nam utrudnia zrozumienie, co robią geny, mimo że mamy bardzo w tej chwili świetne techniki, na przykład uzyskania komórki, która nie ma jednego genu, czy myszy, która nie ma jednego genu. Ale te trudności powodują we mnie ogromny sceptycyzm wobec tych wizji, że oto będziemy kiedyś w przyszłości być w stanie konstruować super człowieka. I zostawiam tutaj na boku kwestie etyczne, które są rzecz jasna ogromnie wątpliwe, ale chodzi mi o to, że tak no, technologicznie nie bardzo to widzę. Ja też tego technologicznie nie widzę, szczególnie, że to, co by nas interesowało, typu inteligencja, raczej nie będzie w życiu zależało od jednego genu, tylko od bardzo wielu. Myślę, że większość genetyków jest do tego bardzo sceptycznie nastawionych. A być może będziemy w stanie wyrugować choroby genetyczne? Tak, nie. To jest złożone, dlatego że to, że nie dopuszczamy już, powiedzmy, za pomocą badań prenatalnych do rodzenia się dzieci z różnymi chorobami genetycznymi, nie wyeliminuje tych chorób ze społeczeństwa, dlatego że po pierwsze są nosiciele, którzy mają pojedynczy gen zmutowany. To w żaden sposób im nie przeszkadza. A po drugie, tak jak mówiłam w przypadku na przykład dystrofii mięśniowej Duchenne, choroby wynikającej z mutacji w tym naszym największym genie, te mutacje powstają z pewną częstością od nowa. No więc my nie wiemy, o ile nie sekwencjonujemy każdego zarodka przed jego implantacją, jaki on będzie miał DNA. A nawet jeżeli sekwencjonujemy, to wcale nie wiemy, że coś nie zmutuje w trakcie rozwoju zarodkowego. Także to się nie da zrobić. Mm-hmm. Ale opisuje pani w książce również bardzo wiele podnoszących na duchu terapii genowych, które się odbywają, dzieją i udaje się leczyć choroby, które no wcześniej były po prostu no, nieuleczalne. Znaczy terapia genowa, ja mówiłam przez całe lata, pytana od początku w zasadzie, terapia genowa jest troszkę starsza od obcy doli, bo pierwsze próby były gdzieś w latach 90. Ja od tego czasu zawsze mówiłam za 20 lat. W tej chwili jest kilka terapii genowych już zatwierdzonych przez Food and Drug Administration. Jest przynajmniej, ja nie jestem pewna, czy w Europie po Gleiberze, to było 4 chyba, czy 5 lat temu zatwierdzona terapia
dla zaburzeń metabolizmu lipidów, która była strasznie droga, a choroba była strasznie rzadka i w tej chwili już nie ma tej oferty. Może będzie w Kanadzie, gdzie w jakiejś prowincji ta choroba jest chyba 100 razy częstsza i to może będzie miało jakiś sens, ale jest zatwierdzona terapia na jedną z form ślepoty, jest zatwierdzona terapia na SMA, spina, atrofia mózczkowo-rdzeniowa. I to nawet są dwie terapie. Jedna jest terapią genową, druga jest terapią związaną z uruchamianiem takiego milczącego genów, który normalnie nie tworzy produktu, a po pewnym podaniu pewnej substancji go tworzy. I jeszcze jest parę innych. I problem jest w tej chwili taki, że metody są, ale koszty tego są tak nieprawdopodobnie wysokie, że to budzi no, najróżniejsze wątpliwości natury sprawiedliwości społecznej. No właśnie, jak mówi pani o SMA, to od razu się przypominają te wszystkie zbiórki, których rozpaczliwie rodzice starają się zdobyć, niektórzy z sukcesem, 10 milionów złotych na terapię swoich dzieci. Dlaczego to jest takie drogie? Ja nie jestem pewna, czy to musi być takie drogie, w sensie, że nigdy nie widziałam kosztów firm farmaceutycznych, ale to jest drogie, bo to jest dopasowywane do pacjenta. Konieczne jest zrobienie odpowiednich nośników, wektorów wirusowych do wprowadzania genu, który ma być leczniczym genem. Czyli to wirusy są roznosicielem leczniczego genu? Ja bym to nazwała nosicielem, nie roznosicielem. Po to, żeby gen wszedł i wbudował się do tych komórek, w których musi działać, nie ma sposobu, że weźmiemy strzykawkę i do 3 milionów komórek zrobimy 3 miliony zastrzyków. Ktoś musi za nas wprowadzić ten gen. I tym kimś najczęściej jest wirus. Różne rodzaje wirusów. Żaden chyba nie jest idealny. Ale akurat ten, który jest najczęściej stosowany ostatnio, tak zwany AAV, jest bardzo ciężki w produkcji. Ja jestem w takiej grupie Światowej Organizacji Zdrowia, która opracowuje wytyczne dla stosowania technik redagowania DNA na przyszłość. No, mamy do lutego skończyć, nie wiem jak to będzie, mieliśmy do grudnia, no, ale wiadomo, zaraza. I słyszałam wykład o terapii prenatalnej, to znaczy o leczeniu, o terapii genowej zarodków jeszcze w macicy i powiedziano, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wtedy potrzeba dużo, dużo mniej tego wirusa, żeby przeprowadzić leczenie. I pomyślałam, że to rzeczywiście problemem jest ta produkcja czyściutkich wirusów wolnych od różnych szkodliwych substancji zawierających wyłącznie nasz leczniczy gen. Ale to jak tu się zorientować na tak wczesnym poziomie, że mamy problem z taką akurat chorobą? No, rodzina musi być rodziną ryzyka genetycznego i najprawdopodobniej muszą być robione badania prenatalne. Jak mówię, pani, która o tym mówiła, pracuje na myszach, nie na ludziach, bo są pewne operacje, które przeprowadza się na zarodkach, ale to nie są terapie genowe, to są raczej anatomiczne rzeczy. I z tego, co czytałam, podobno one są na ogół bardzo udane, ponieważ zarodki mają niesłychaną zdolność do regeneracji, którą no później się traci. Czy takie terapie genowe mogą powodować zmiany dziedziczne? Na przykład wyleczona zostałaby osoba i później miałaby potomstwo. Chodzi mi o to, czy wie pani, jakie są obawy, że my wpływamy tutaj na ewolucję. Z jednej strony może powiem taki argument, który wydaje mi się być dość sensowny. My wpływamy na ewolucję, ale w jakim procencie? My i tak na nią wpływamy. Ja noszę okulary, bez tego by już mnie dawno nie było najprawdopodobniej. Parę razy w życiu brałam antybiotyki, więc też bez tego najprawdopodobniej by nie było to. Nie, to nie zmienia mojego DNA, ale mogłoby uniemożliwić mi przeżycie i posiadanie potomstwa, gdybym nie dostała tego odpowiednio wcześniej. Więc moim zdaniem my i tak wpływamy na różne rzeczy. Natomiast starannie rozdziela się problemy etyczne związane z terapią, nazwijmy to somatyczną, czyli pan Kowalski ma chorobę, my mamy terapię, leczymy pana Kowalskiego. Raczej nie wejdzie to do jego plemników, no ale w 100% gwarancji nie ma, ale jeżeli to będzie niezamierzone. Mamy jednokomórkowy zarodek, który ma jakiś defekt genetyczny i wprowadzamy do niego terapeutyczny gen, zakładając, że to się uda, że nie będzie efektów ubocznych. Znaczy, zostawiam na boku wszystkie wątpliwości i natury technicznej, to tak, wtedy ta,
ten zarodek będzie miał także zmodyfikowane komórki swoje rozrodcze i będzie przekazywał niewadliwy gen następnym pokoleniom. Także tak wtedy ingerujemy w następne pokolenie. No ale to brzmi dobrze, tak jakby można było właśnie się pozbyć. W tym układzie brzmi, żebyśmy się mogli pozbyć. I tak naprawdę pytanie jest takie, czym jest nasz genom i czy my chcemy, żeby on był lepszy? I co to znaczy ulepszać, a co to znaczy naprawiać? Bo tu znowu, to nie ja wymyśliłam, ale w tej mojej grupie, w Światowej Organizacji Zdrowia, pytanie jest takie, jeżeli mamy dziecko z chorobą mięśniową, czy tam zarodek z chorobą mięśniową i robimy, żeby te mięśnie były normalne, no to jest leczenie. Ale jeżeli mamy normalny zarodek i tą samą metodą trochę mu polepszymy mięśnie, to już jest tak zwany enhancement, zwiększanie możliwości wspomagania. Doping genetyczny. Doping genetyczny też chodzi, zresztą to jest wszystko jeszcze bardziej skomplikowane, bo mówi się też o modyfikowaniu w celach militarnych, żeby mieć na przykład wojskowych opornych na jakieś tam substancje. Ja nawet widziałam dzisiaj, mi mignęło, nie zdążyłam tego przeczytać porządnie, jakiś projekt wojskowy, żeby opracować metody modyfikowania genomu żołnierzy, żeby powiedzmy, nie wiem, byli oporni na bakterie, na gazy bojowe, na różne inne rzeczy. Zaczynamy wchodzić może nie w nowy wspaniały świat, bo tam to trochę inaczej wyglądało, ale w perspektywy, które są trochę mętne. I te akurat wywołują ogromne emocje, bo w złych rękach takie możliwości są bardzo przecież niebezpieczne, ale to można by oczywiście dyskutować, jakby nóż czy zapałka nawet mogą być w złych rękach niebezpieczne. Ale mam takie wrażenie, że o co panią nie zapytam, to w głowie otwierają się pani jakieś takie szuflady i kolejne możliwości odpowiedzi. Jakby ten świat współczesnej genetyki jest tak rozrośnięty, tak gigantycznie się zmienił, że mam wrażenie, że pani nie wie, który wątek wybrać, żeby mi odpowiedzieć. Ja miałam dzikie szczęście, w sensie takim, że urodziłam się w bardzo dobrym momencie, ponieważ olbrzymia większość rzeczy, która działa się w genetyce, działa się za mojego życia. Nie, no nie Mendel i Morgan, aż taka stara nie jestem. I kiedy odkryto strukturę DNA, ja miałam 4 lata, więc obawiam się, że nie doceniłam tego w pełni, ale większość rzeczy, ja pamiętam, że na moje urodziny na studiach od moich dwóch kolegów, Jurka Duszyńskiego i Piotra Stępnia, dostałam w prezencie książkę dotyczącą odkrywania kodu genetycznego, to znaczy ustalania, które trójki odpowiadają za które aminokwasy. I w zasadzie rzeczy, które działy się potem, ustalanie struktury DNA, metody sekwencjonowania, techniki PCR, które pozwoliły nam zarówno na rozpoznawanie przestępców, jak i na sekwencjonowanie genomu Neandertalczyka i różne inne rzeczy działy się za moich czasów. Także to nie było tak, że ja musiałam ten ogrom wiedzy opanować w jednym momencie, bo kiedy ja kończyłam studia, myśmy wiedzieli tak nieprawdopodobnie mało, że aż się dziwię. I w zasadzie nic z tego, poza tym jaki jest kod genetyczny, w zasadzie na moich wykładach się obecnie nie przewija z tych rzeczy, których ja się nauczyłam na studiach. Czyli swoich studentów i studentki w pewnym sensie pani podziwia? Nie, dlatego że oni to już mają podane w formie, że tak powiem, uporządkowanej. I to w takiej hierarchicznej, nie na zasadzie, że wszystko jest równie ważne, ale te kolejne rzeczy, które się działy, dla mnie były absolutnie fascynujące. Nadal niestety nie do końca doceniam odkryć w dziedzinie immunologii, bo miałam okropnie słabą na studiach i jeszcze ciągle tego do końca nie nadrobiłam, ale terapię nowotworów różnymi immunologicznymi metodami czynią cuda. Chciałam panią jeszcze zapytać o konsumenckie badania genetyczne, bo takich ofert mamy sporo i też również mi się pojawiały w reklamach personalizowanych na pewnym profilu, na pewnym portalu społecznościowym, nie wiem dlaczego, ale oto jest mi proponowane, że mogę sprawdzić sobie, czy mam tendencję do otyłości, albo czy mam ryzyko nietolerancji pokarmowych, albo jaką powinnam stosować dietę, czy jestem wrażliwa jakoś bardziej na kofeinę, czy nie.
Czy to ma sens? Nie. O ile chodzi o kofeinę. Kocham kofeinę, to bez testów wiem. Ja też kocham kofeinę, ale akurat dzisiaj z moją córką wymieniałam jakieś poglądy. Ona po szklance herbaty wypitej po południu już nie może spać. Ja piję kawę do późnego wieczora. Ona ma połowę moich genów. To czy nieźle wybrało. Mój syn jest tak jak ja, też może tą kawę pić w nieskończoną. Wydaje mi się, że to nie tylko jest moje zdanie. Poparłby także mój kolega Paweł Golik i wielu innych genetyków. Jeżeli mamy jakiś problem wymagający ustalenia przyczyny genetycznej, tak należy wziąć, porozmawiać z lekarzem genetykiem i pójść na odpowiednie badanie DNA. Bo to warto podkreślić, prawda, że genetyka stała się częścią istotną medycyny. Bardzo istotną medycyny, dlatego że bardzo wiele chorób ma komponentę genetyczną. Niekoniecznie taką prostą, jak to, co nas uczono w szkole, że to jest jeden gen, ale wiele chorób, na które chorujemy, czy nowotwory, czy choroby układu krążenia, czy cukrzyca, mają też elementy genetyczne w sobie, nie tylko elementy jakieś środowiskowe. Ale te wszystkie testy, to się nazywa bardzo ładnie po angielsku lifestyle'owe. Co mi z tego, że mi powiedzą, jaką powinnam przestrzegać diety, kiedy te dane są oparte na zupełnie niekompletnych informacjach i co więcej nie uwzględniają tego, ile ja się ruszam, bo oni zmierzą ileś tam genów i stwierdzą, że ileś tam wariantów sprzyja tyciu, a ileś tam z nich jest związanych z metabolizmem, wszystko jedno, węglowodanów. Ale to jest żadna informacja, to nic nie wnosi. O ile chodzi o tą wrażliwość na kofeinę, to po prostu ja dostaję chichotek, bo jak mówię, jeżeli ktoś nie wie, czy jest wrażliwy na kofeinę, to niech sobie o 20 zrobi kawę, a potem pójdzie spać. No powiedzmy o 22. Jak nie może spać, to jest wrażliwy, a jak może spać, to jest tak jak ja. I może sobie jeszcze wypije jedną kawkę o północy, bo musi jeszcze trochę popracować. I to nie jest to, że kawa na mnie nie działa. Ale ona nam nie działa, ale ona nam nie działa stymulująco, łagodnie i nie powoduje zaburzeń snu. Nietolerancja laktozy, jeżeli ją się ma, pogadać z lekarzem, są testy na to, ale to też nie każdy powinien to robić, a poza tym, ach, jeszcze mamy gluten, przepraszam, zapomniałam o glutenie, to tak ulubiony. Znam całkiem rozsądne i dobrze wykształcone osoby, które jedzą bezglutenowo, bo gdzieś wyczytały, że nasze współczesne zboża są okropne i trzeba stosować zboża, które nie mają glutenu. To jest jakiś fenomen, naprawdę. To nawet nie wiem, czy robić o tym program, bo tyle już o tym zostało powiedzianych, ale... Chyba tak. Musimy poczekać na jakąś nową modę, bo gluten już moim zdaniem powoli jednak przycicha. Coś nowego się pojawi na horyzoncie z pewnością i ktoś na tym zbije ciężkie pieniądze. Chorzy na celiakię są szczęśliwi, bo mają co jeść dzięki tej modzie, więc przynajmniej ktoś na niej trochę również zyskał. To jest prawda. Że tak jak ładnych parę lat temu osoby, które musiały ze względów zdrowotnych być na diecie bezglutenowej, były nieszczęsne, tak. To w tej chwili naprawdę jest spory wybór tych rzeczy i co więcej, on jest spory tak, że znaczy restauracje w tej chwili nie działają, ale bardzo wiele, ja jestem kawoszem, więc moim główną niszą ekologiczną to są te kawiarnie, takie tak zwane alternatywne z dripami i tak dalej. Większość z nich ma bardzo rozbudowaną ofertę i wegetariańską, i wegańską. To jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś chce i potrzebuje. I także mają właśnie oznakowania, co jest bezglutenowe, co jest bezlaktozowe i mi się to bardzo podoba, bo są ludzie, dla których to jest sprawa, no może nie życia i śmierci, ale naprawdę ciężkich dolegliwości. Bardzo fajnie. Absolutnie, absolutnie. Ja też się cieszę, że rozwinęło się menu wegańskie, które kilka lat temu było no niemalże niedostępne, chyba że się frytki chciało jeść za każdym razem, to dało się funkcjonować. To dobrze, ale to jeszcze trzeba było zbadać, czy olej jest na pewno roślinny, a nie jest... Raz się nacięłam, Boże, to było straszne, bo ja nie spożywam zwierząt. Ale to na inną rozmowę. Pani profesor, no ale to tak ładnie brzmi, sekwencjonować cały swój genom. I to naprawdę nic nam nie da? Znaczy, ja miałam propozycję parę miesięcy temu od mojej koleżanki, która pracuje w firmie, która tym się zajmuje, że może parę osób sekwencjonować za darmo, czy ja bym chciała. Więc ja mam lat 70, prawie jeden w tym momencie, bo niebawem są moje urodziny. I teraz, co ja się dowiem? Nie mam chorób wieku dziecięcego, no bo nie. Choroby wieku, no nazwijmy to
późnego, niewątpliwie jakieś mnie czekają, bo to jest nieuniknione, że coś będzie szwankować. Ale czego ja się dowiem? Żadnych czynników ryzyka w tym wieku nic mi nie powie. Gdybym była młodsza, bym może się zastanowiła w sensie takim, czy nie mam jakichś ukrytych genów, które jeżeli by spotkały się z takimi genami u partnera, mogłyby zrobić moim dzieciom przyszłym kuku. No ale no, nie w tym wieku. Poza tym my jeszcze nie do końca potrafimy interpretować te wyniki. Na pewno można znaleźć jakieś geny u każdego z nas, które są nieszczególnie sympatyczny i może coś złego zrobią, ale znajdzie się też mnóstwo rzeczy, o których można będzie tylko powiedzieć, że jeszcze u nikogo ich nie znaleziono, więc nie wiemy, czy to jest dobre, czy złe, czy zupełnie obojętne. Pisze pani też wyraźnie, że nieetyczne jest robienie takich badań w stosunku do dzieci. Dlaczego? Jest przyjęte na całym świecie, to nie jest prawo, to jest takie miękkie prawo albo etyczne normy różnych towarzystw medycznych. Rodzice nie są właścicielami dziecka. Jeżeli w rodzinie jest choroba, która może zagrozić dziecku, w sensie takim, że powiedzmy, któryś z rodziców miało chorobę, która u dziecka może się ujawnić, jak najbardziej trzeba sprawdzić, czy dziecko nie ma tego genu. Ja kiedyś słyszałam wykład, chyba pani profesor Jarząb. Jest taki gen, który powoduje raka tarczycy dość wczesnego i w rodzinach, w których ten gen się w ogóle chodzi, trzeba dzieci rodzące się sprawdzić, czy nie mają tego genu, bo trzeba je dość wcześnie operować, żeby uniknąć nowotworu. Natomiast scena, którą pamiętam z telewizji sprzed kilkunastu lat, miesiącu raka piersi, czyli październiku, akurat ja bardzo mało oglądam telewizję, akurat to zobaczyłam. Pani, która przyszła, mówiła, że ona ma mutację w tym genie Angeliny Jolie. Wtedy jeszcze to nie był gen Angeliny Jolie. Poza tym nie wiem, czy to był ten, czy ten drugi. Ona nigdy nie powiedziała, czy to był BRCA1, czy BRCA2. I przyprowadziła ze sobą 13-letnią córkę i powiedziała, że ona musi koniecznie sprawdzić, czy to dziecko ma ten gen. I teraz na jak? Po jakie licho? To dziecko nie zachoruje przed 20 którymś rokiem życia, nawet jeżeli ma ten gen i też niekoniecznie na pewno zachoruje. To dziecko ma prawo, kiedy będzie pełnoletnie, zdecydować, czy ono chce sekwencjonować swój DNA, czy nie chce. To nie jest informacja dla mamuś. Tylko, że mamusie chcą wiedzieć. W ponad 50% przypadków uważają, że one mają prawo wiedzieć, że dziecko w wieku lat 40 zachoruje na chorobę Huntingtona na przykład. Albo innego Alzheimera rodzinnego. Czyli w momencie, kiedy ta choroba mogłaby się ujawnić jeszcze w wieku dziecięcym, no to naturalnie powinniśmy sprawdzić, żeby móc profilaktykę wdrożyć odpowiednią, ale jeśli, jak pani mówi, mamy do czynienia z czymś, co będzie dotyczyło osoby dorosłej, no to niech ta dorosła osoba decyduje. Szczególnie, jeżeli ta choroba, tak jak jest w przypadku choroby Huntingtona czy choroby Alzheimera rodzinnej, nie ma w tym momencie znanego sposobu zwalczania tego, to co w wieku lat 10 mówimy, a teraz malinko, wiesz, no bardzo mi przykro, ale za 30 lat będziesz ciężko chora. No litość. Dziecko nie jest własnością mamusi. Czymś innym jednak są projekty, takie jak badamygeny.pl, gdzie mamy ogólnopolski program oceny ryzyka zachorowania na raka. No to są rzeczy, z tego co ja wiem, absolutnie poważne i pożądane. One są poważne i pożądane, tylko większość genów poza BRCA1 i jeszcze paroma innymi, daje niewielkie zwiększenie ryzyka. Mam dużą estymę dla profesora Jażdewskiego, który tym nadzoruje. On jest bardzo wybitnym specjalistą i myślę, że jeżeli jest do tego odpowiednia porada genetyczna i jeżeli to jest dobrze interpretowane, to na pewno to może coś wnieść, tylko większość genów, które zwiększa ryzyko, nie zwiększa go znacząco. Pani profesor, to uporządkujmy, bo nie chciałabym, żebyśmy wprowadziły być może chaos czy wątpliwości dla naszych słuchaczy, bo od tego zaczęłyśmy, prawda, że jest kłopot z informacjami. Z jednej strony krytykujemy te badania, na przykład na kofeinę, a z drugiej mówimy, że inne rzeczy warto. To jeszcze raz, tak w punktach. Dobrze, na pewno warto. Jeżeli jest jakaś choroba genetyczna w rodzinie i ta choroba genetyczna jest chorobą, której wykrycie da możliwość jakiejś wczesnej interwencji lub nawet jeżeli nie, to ta osoba będzie mogła się zastanowić nad swoimi decyzjami dotyczącymi posiadania dzieci.
Bo jeżeli powiedzmy 20-paroletnia osoba mająca chorobę Huntingtona matkę stwierdzi, że ma zmutowany gen, na który powoduje tą chorobę Huntingtona, ma 50% ryzyka przekazania tego swojemu dziecku. Więc to może warto wiedzieć. Więc choroby genetyczne w rodzinach tak, choroby u dzieci, z którymi coś można zrobić, choroby genetyczne także tak, natomiast nie badajmy dzieci pod kątem tego, że zachorują na coś w wieku dorosłym. I moim zdaniem te lifestyle'owe rzeczy też nie mają dużo sensu. Znaczy, jeżeli ktoś chce wydać pieniądze na to, żeby się dowiedzieć, czy ma nietolerancję laktozy, no dobrze, no to nie jest zabronione, ale ja nie widzę sensu wydawania pieniędzy na to. Natomiast te programy takie całogenomowe, badajmy geny, ja mam trochę mieszane uczucia w stosunku do tego, bo ja nie wiem, jakie dokładnie informacje dostają potem osoby, które się temu poddają. Jeżeli te informacje są takie, że ma pan ten i ten gen, który w takim wariancie, że ryzyko zachorowania na raka, powiedzmy, nie wiem, prostaty, przykładowo jest trzykrotnie większy niż populacyjny, to jest bardzo sensowne i ta osoba musi wtedy częściej robić badania kontrolne. Dostaje. Jest ryzyko, a potem jest konsultacja lekarza genetyka i ewentualnie pierwszy etap badań obrazowych. Jeżeli tak, to ma sens, po prostu. Tylko to musi być z konsultacją genetyczną, sama sekwencja DNA i informacja, że ma się zwiększone ryzyko, nic nie daje. Szczególnie, że ryzyko jest dość trudnym pojęciem dla większości ludzi, ponieważ jak wiadomo, nasze społeczeństwo się bardzo chlubi tym, że jak jest wspaniale matematyczne. Pani profesor, na koniec, czy to jest tak, że jesteśmy już po tej eksplozji rozwoju naszej wiedzy na temat DNA, genetyki, czy ten szczyt, pik jest przed nami? On na razie jeszcze się nie załamuje, wydaje mi się. Mamy teraz coraz więcej naprawdę świetnych... Jesteśmy na wypłaszczeniu fantastyczności, tak? Może jeszcze się nie wypłaszczyło. Jest jeszcze mnóstwo pytań dotyczących rozwoju. Jest jeszcze mnóstwo pytań dotyczących interakcji między genami. Ciągle jeszcze, mimo że o nowotworach wiemy, no nieprawdopodobnie więcej niż w momencie, kiedy ja pierwotnie chciałam się nimi zajmować tuż pod koniec studiów, nadal nie do końca je rozumiem. One mają tak strasznie złożone mechanizmy i tak są różnorodne. Na pewno nie będzie lekarstwa na raka, będą lekarstwa na konkretny typu konkretne podtypy konkretnych nowotworów, ponieważ to jest strasznie różnorodne. I ja jeszcze nie widzę tego końca. A jeszcze jest dziedzina, którą jako genetyk sama nazwa powoduje u mnie zgrzytanie zębami, ale to jest ważne, mianowicie epigenetyka. Modyfikacje naszego DNA, nie wpływające na jego sekwencję, ale na jego działanie w bardzo istotny sposób. Także dużo, dużo jeszcze przed nami. A skąd to zgrzytanie zębami? Dlatego, że to jest strasznie nadużywane. Z gatunku, że trauma dziadków przenosi się na wnuki i tym podobne bzdury. O tym też będzie w Radiu Naukowym, zapewniam. No i bardzo fajnie, że będzie, dlatego że no to trzeba zaprosić profesora Wojtka Dragana do tego, to on już wszystko opowie. Mhm. Ale upraszcza się wyniki badań naukowych i to czasami jest taka cała seria, że jest badanie naukowe, ktoś publikuje na ten temat jakiś artykulik, ktoś na podstawie tego artykuliku robi notatkę i w którymś momencie to się troszeczkę robi jak w starych dowcipach o sprawozdawczości, ile jest świń w danym PGR-ze, gdzie na każdym etapie jak gdyby prawdziwa informacja zaczyna ulatniać się całkowicie, więc... To jest nadużywane, to jest prawdziwe, jest trochę znanych przykładów, gdzie coś wiemy o mechanizmach, natomiast nie ogólnie nie jest tak, że wszystko się przenosi z pokolenia na pokolenie w tajemny sposób. Profesor Ewa Bartnik, bardzo, bardzo pani dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję pani redaktor. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia! Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy, dlatego jeśli podobał Wam się ten podcast, możecie go wesprzeć w serwisie Patronite. Dzięki!